Czy wkrótce uda się ogłosić przetarg na odbudowę mostu Tczewskiego? Tydzień temu starosta zapowiedział, że tak szybko to nie nastąpi, co wynika z braku zgód konserwatora zabytków. Poseł Kazimierz Smoliński uważa, że zgody wkrótce się pojawią. Jednocześnie polityk zaznacza, że nie odpowiada za konserwatora i nie ma na niego wpływu. Tak samo twierdzi Ministerstwo Kultury. W ubiegłym tygodniu starosta Tczewski informował, że nie spodziewa się zbyt szybkiego ogłoszenia przetargu związanego z przeniesieniem przęsła ESTB, odbudową filara nurtowego i wykończeniem zachodniego przyczółka, na które rząd w ramach Polskiego Ładu i wkładu własnego Muzeum II Wojny Światowej przeznaczył 65 milionów złotych. Wciąż starostwo nie ma zgód Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, mimo że Igor Strzok otrzymał w kwietniu wytyczne od swojego zwierzchnika Jarosława Selina, mówiące o tym, że miał je wydać do połowy maja. W poniedziałek poseł Kazimierz Smoliński przekazał staroście promesę na niemal 1 000 000 złotych z przeznaczeniem na stworzenie brakującej dokumentacji mostu od strony wschodniej. Przy okazji spytaliśmy posła, jak ocenia szansę na ogłoszenie przetargu na część zachodnią. Rozmawiałem z firmą projektową, z panem konserwatorem, tam jeżeli chodzi o jeden etap, to jest przestawienie przęsła, tak? Starostwo chciało zmienić tą decyzję pana konserwatora, trzeba było zgody Wód Polskich, ta zgoda Wód Polskich została w ubiegłym tygodniu wydana, więc jeżeli biuro projektowe złoży wniosek, żeby zgodnie z tym uzgodnieniem z Wodami Polskimi ta zgoda została wydana, to jestem w 100% pewny, że w ciągu kilku dni ta zgoda zostanie wydana i ten etap będzie mieli za sobą, być może że nawet można będzie ogłosić przetarg na ten element. Pozostaną jeszcze 2 elementy, czyli wybudowanie filara nurtowego i kwestia dalszych prac na przyczółku, ale te prace już mają być realizowane przez oddział Muzeum II Wojny Światowej. Te pieniądze w ministerstwie są zapewnione dla muzeum. Kwestia tylko teraz uzgodnień między starostwem a muzeum, żeby muzeum miało tytuł prawny do dysponowania tym gruntem, który jest pod przyczółkiem. Jeżeli to zostanie uzgodnione, to będziemy mieli wszystkie uzgodnienia zrealizowane. Starosta cieszy się z dodatkowego 1 000 000 złotych na dokończenie dokumentacji i ze zgody Wód Polskich, ale zaznacza, że to niczego nie zmienia w kwestii braku zgód Igora Strzoka. Nam zależy na tym, żeby teraz te środki pozyskane wcześniej, 65 milionów wydatkować. I to jest cały problem. Zgoda Wód Polskich dotyczy jednej z tych 3 działek, które były pozyskiwane przez dla właśnie tego posadowienia, tego mini 17-20 metrów przęsła STB. I to nie powinno być problemem, żeby ogłaszać przetarg. No przecież to są sprawy tak błahe, do uregulowania w każdej chwili, że to nie powinno wstrzymywać nam tak poważnego przetargu. Ale tak, Wody Polskie i tutaj dziękować Wodom Polskim za szybką decyzję. Otrzymaliśmy taką decyzję, pan wojewódzki konserwator już ją ma i myślę, że mam nadzieję, że w miarę szybko dostaniemy pozwolenie na przeniesienie STB. No i myślę, że o filarze nurtowym rzeki Wisły. Bo to są takie rzeczy, które można zrobić teraz bez problemu. Igor Strzok wciąż nie odpowiedział nam na pytanie, dlaczego dopiero niedawno, w ostatniej chwili, tuż przed planowanym przetargiem, znalazł błędy w dokumentacji z 2017 roku, zatwierdzonej przez ówczesną pomorską konserwator, skoro studiował te dokumenty od kilku lat. Spytaliśmy posła, czy nie dziwi go to, że konserwator nie wykonuje postanowień z kwietnia i wciąż przedłuża proces wydawania zgód. Ja nie jestem konserwatorem, więc ja mogę powiedzieć, czy to dobrze, że znalazł, czy niedobrze, że znalazł. Ja mogę tylko oceniać kwestie postępowania tego administracyjnego, tak? No, pan konserwator ma taki styl pracy, a nie inny. Ja nie jestem przełożonym pana konserwatora, żeby mu cokolwiek móc narzucić czy wymagać od niego. To już należy do jego przełożonych, a nie do mnie. No. Ja zabiegam o to, żeby pieniądze były i wydaje mi się, że robię to w miarę skutecznie. Jestem przekonany, że te pieniądze nie zostaną zmarnowane. No. Dlatego mamy kolejne pieniądze. Gdybyśmy nie wierzyli w to, że można robić, to ja bym nie zabiegał o kolejne pieniądze, tak, na projekt.
te pieniądze wystarczą na to, żeby dokończyć projektowanie tej części wschodniej od strony Lisewa. Spytaliśmy Ministerstwo Kultury o to, dlaczego dotąd nie odwołano pomorskiego konserwatora w związku z wieloma skargami na jego działania. Rzecznik ministra odpisał nam, że Igor Strzok jest niezależny i może go odwołać tylko wojewoda pomorski na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków albo za jego zgodą. Warto przy tym przypomnieć dwa fakty. Wojewoda jest przedstawicielem rządu w terenie, więc rzekoma niezależność mianowanych przez niego urzędników jest dyskusyjna. Oraz to, że Igor Strzok kilka lat temu brał udział w Tczewie w kampanii wyborczej swojego kolegi Jarosława Sylina, czyli obecnie Generalnego Konserwatora Zabytków i jednocześnie polityka partii rządzącej.